Dzień dobry, Mariusz Pacut po tej stronie. Jesteśmy na naszym stanowisku, na stanowisku firmy Scott na targach w Kielcach. Dwie nowości, które mamy na ten rok dla Państwa przygotowane, to foil z tarczą, hamulec dysk i Genius, nasze nowe dziecko na bazie trochę Sparka z zeszłego roku, a czy spore zmiany. O większym skoku, z lepszą amortyzacją tylnego i przedniego zawieszenia, przeznaczoną przede wszystkim do trailu, do mocnego zjeżdżania, a rower, który też obsługuje tych, którzy chcą na tą górę wjechać. O specjalnym ustawieniu geometrii, bliżej przesunięty środek ciężkości kierownicy, kierownica zintegrowana z mostkiem jako jeden element, zawieszenie, o którym przed chwilą mówiłem, z możliwością zmiany położenia górnej części amortyzatora, oś obrotu dodatkowa na tylnym kole. W przypadku foila rower wygląda podobnie jak z roku 2016-17 i również 18 na normalnym hamulcu. Natomiast ten tutaj model i parę modeli dodatkowych w kolekcji będzie miało hamulce tarczowe. Rama jest specjalnie do tego systemu przygotowana. Widelec nie stracił swojej podstawowej funkcji, mianowicie aerodynamiki. System 3:1 według przepisów UCI jest nadal zachowany. Jest to rower aerodynamiczny, a z przeznaczeniem pod hamulce tarczowe. Trzeba było oczywiście trochę przekonstruować widelec przedni, widelec tylnego zawieszenia koła. Nie wpłynęło to specjalnie na zwiększenie wagi, natomiast znacząco wpłynęło na funkcjonowanie hamulców i na ich efektywność. Przebadano to wielokrotnie na kilku poziomach jazdy. No i stwierdzono, że dzięki temu również możemy jechać dłużej, szybciej, ponieważ efektywność hamowania doprowadza do tego, że hamujemy później przed zakrętem i szybciej z tego zakrętu wychodzimy, co przekłada się na ogólną szybkość w granicach 3-5% więcej na dłuższych trasach. Sztywność tego roweru jest też znacząco polepszona, między innymi dlatego, ponieważ przednie i tylne koło jest oparte na osi sztywnej. Witam, nazywam się Piotr Nowak, firma Scott Polska. O nowościach rowerowych już słyszeliście, teraz pokażę Wam kilka nowości, jeśli chodzi o kolekcję Scott akcesoryjną. Pierwszy karbonowy but szosowy wykonany z karbonu, a w zasadzie jego cholewa, czyli ten element, który odpowiada za, po części to oczywiście, za transmisję energii. Dlaczego zdecydowaliśmy się na użycie akurat karbonu? Chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji w momencie, kiedy podjeżdżamy pod jakieś wzniesienie, gdzie ten podjazd jest dość trudny. Każda cholewa wykonana z innego materiału niż karbon jednak mimo wszystko pracuje, więc jest pewna utrata mocy. Natomiast w przypadku takiej konstrukcji, gdzie cholewę mamy karbonową, tej utraty energii nie ma, czyli tak zwana zero luz. Poza tym jest to klasyczny szosowy but z podeszwą wykonaną z karbonu o indeksie sztywności 10. Oczywiście mamy również też i zapiętek, i palce wykonane z miękkiej, elastycznej gumy, dzięki której nie ślizgamy się, musimy gdzieś tam kawałeczek podejść. Podwójny system BOA asymetryczny. System BOA 1:1, czyli jedno kliknięcie tego elementu powoduje 1 mm skrócenia tej linki. Dzięki temu jesteśmy w stanie dopasować sobie but idealnie do podbicia. Elastyczny język, którego nie musimy nigdzie podcinać, ani wycinać, czy też kształtować. On jest na tyle miękki, elastyczny, że sam się układa do stopy. Mamy też takie rozwiązanie dla kolarzy MTB. Również cholewa jest wykonana z karbonu, z tym, że tutaj nie jest to cały element, tylko są takie wstawki, które usztywniają tą część cholewy, która jest odpowiedzialna za trzymanie stopy na tyle sztywno, żeby nie tracić energii na podjazdach, natomiast
na tyle jeszcze elastycznie, żeby ten komfort zachować. Poza tym jest to klasyczny but MTB, ale jak widać, główna podeszwa jest schowana wewnątrz, więc jest bardzo sztywna, natomiast na zewnątrz jest to guma sticky, która odpowiedzialna jest za przyczepność, ale też i za elastyczność osiową. Chodzi o to, żeby ten but nie był tak sztywny jak szosowe konstrukcje.